No elo, dziś pokażę wam, jak zrobić eliksir many. Do przyrządzenia eliksiru many będziemy potrzebowali takiego oto różowego stolika, kieliszka, drugiego kieliszka, ziela many, termosu z gorącą bazą do eliksirów, tak zwanego H2O, opcjonalnie sitka i cytryny. I w taki oto sposób możecie zrobić swój domowy eliksir many. A teraz sprawdźmy, jak on smakuje i czy on w ogóle działa. Całkiem smaczny. Przed użyciem powinno się go ostudzić i przelać do flakoników. A teraz mam dla was mały bonus. Jak oto ten pyszny eliksir many przerobić na eliksir życia. Teraz sprawdźmy, jak on w ogóle smakuje. Wyśmienity. Dzięki za oglądanie. Do następnego i cześć!